przy okazji sadzenia gunery manikaty trzeba było trochę poprzestawiać w ogrodzie i dać jej więcej przestrzeni. Zdecydowałem się na przesadzenie bambusa. Ten bambus krzaczasty ma może ze 3 lata, już obecnie trzeci rok. Nazywa się Pleiobastus shibojanus tsuboi. Cokolwiek to nie znaczy. No, krótko mówiąc, roślina też rosła nad brzegiem wodnym w wilgotnej glebie, co jej odpowiadało. No, będzie rosła może 2-3 metry dalej, w miejscu podobnym. Ale ciekawie wygląda bryła korzeniowa. Korzenie nie są może jakieś nadzwyczajnej grubości, ale wygląda na to, że wykształca się na nich sporo nowych pędów. Podobnie zresztą jak na całej bryle tutaj wokół rośliny. Pędy były całkowicie schowane pod ziemią. Mam nadzieję, że w nowym miejscu uderzą ze wzrostem. Tutaj jest taki odrościk, który trochę mnie korci, żeby przy okazji tego wszystkiego pobrać. Także ona sobie pójdzie do ziemi w nowym miejscu. To są takie rośliny, które dobrze wyglądają w większej grupie. Taki pojedynczy to ginie w zieleni. Tutaj będzie miał sąsiada. Także dobra okazja, żeby może skomasować takie rośliny 2-3 w jednym miejscu i wtedy dopiero ten efekt jest osiągnięty. No oczywiście więcej byłoby jeszcze bardziej skazane. Dzięki. No i okej, udało się pobrać jedną odnogę, jedną sadzonkę, oddzielić. No posadziłem między tymi dwiema roślinami. Będą sobie tworzyły taką wspólnie masę. Wszystko dzieje się pod większymi bambusami, że będą stanowiły dla nich taką podbudowę z tyłu większe osobniki, których też odrosty puszczają elegancko. Bambusowy fragment ogrodu. Cześć, dzięki. Taki mały przerywnik.